Teraz na trzy połączysz się z takim stwierdzeniem. Reset 2024. Raz, dwa i trzy. Co wychodzi, co przychodzi? Widzę czarną ziemię. Cała czarna nasza ziemia. Tak jakby to był jeden wielki magnes. Tylko ładny, równookrągły magnes. Cało czarno. Poza tym dalej kręci się w swoją stronę. Nic jej nie blokuje, nic jej nie powstrzymuje. W taki sposób na razie. Co ten magnes przyciąga, co oddala? Nic, na razie tak jak on by nie działał. Jakby jego ktoś lub coś musiało włączyć. W tej chwili po prostu toczy się swoim torem. Kręci się swoje strony, kręci się swoim torem. Musi ktoś to włączyć. A teraz, tu i teraz, w czasie zero, widzisz, że to działa ten magnes? Nie. Nie działa. Nie, nie, po prostu Po tak jak prostu to zawsze. jest, tak Po jak prostu to zawsze. jest tak. Tak to się kręci. Ktoś lub coś musi to uruchomić. I teraz zobacz, czy dojdzie do uruchomienia tego magnezu, tego, żeby to przejęło inny tor. Z tego, co widzę, dojdzie, bo widzę jakieś błyski, tak jakby po prostu we włączniku, Wyładowania. w kontakcie, tak, wyładowania. Jakby się włączało w kontakcie i zaiskrzy. Tak samo tutaj widzę wyładowania, dość duże wyładowania. Z tych wyładowań nastąpi zatrzymanie. To wszystko się zatrzyma i zacznie się odwrotny proces. Wszystko pójdzie w drugą stronę. To Bardzo jest. powoli tylko. Aha, powoli, tak? Tak. I zobacz teraz te wyładowanie, które widzisz, skąd idzie? Z góry jeszcze nie widzę, tylko widzę na dole. To będzie na dole, na ziemi, tak jakby Ameryka w tamtych stronach. Największe wyładowania. Tylko nie widzę z góry. Skąd to idzie z góry? Tego nie widzę, źródła wyładowań. Tylko już na dole, na ziemi widzę wyładowania. I Coś musimy teraz zrobić, żeby dojść do źródła wyładowań, bo źródła samego nie widzę. nabierz większą perspektywę, odsuń się od tej wizji i teraz zobacz, co daje wyładowanie. Jesteś w większej perspektywie. Ziemia mała i to coś, co daje wyładowania, też jest odpowiednie. Tak, to jest dużo wyżej i dużo większe. To Czy to też jest może być słońce? czarna, nie, czarna planeta. Ani Słońce, ani Księżyc. A, czarna planeta. Czarna planeta, tak. Dość wysoko, bo nie mogę do niej się zbliżyć. Dobra. I teraz jak widzisz, że to idzie te wyładowanie tam w dół kuli ziemskiej, czyli bardziej Ameryka, tam pewnie bardziej te Meksyki, w to wszystko, tutaj w te części, tak? Tak. To co się dzieje tam w tamtej części? Woda, nie wiem, wzburzenie wody. Woda. Duża woda. Dość duża woda. I Nie wiem, teraz. potopienia, deszcze, woda. Coś w tym stylu będzie. I teraz wyobraź sobie, jak ta kula nasza się zatrzymuje, a akweny wodne mamy wielkie. Zobacz, czy ogólnie wszystkie te akweny wodne zaczną wędrować. Nie. Nie. Bardziej to będzie Ameryka w tamtej stronie. Tak jakby zaczynał się w drugą stronę kręcić, to te akweny przeciwny ruch będę miały. Tak jakby to Rozumiem. miało zacząć wylewać. I czy dojdzie do wylewania? Dojdzie. Co zostanie według Twojej wizji podtopione? Podtopione. Ciężko powiedzieć, bo to są. Nie znasz tej miejscowości. To nie będzie miało Rozumiem. dużego znaczenia. Dobra. I teraz podejdź bliżej Ziemi. I teraz zobacz bliżej Ziemi, jak ludzie będą reagowali na to wyładowanie, na to zatrzymanie się i ten ruch, wiesz, cały proces, jak to będzie wpływało na ludzi, na fizjonomię. Z tego co widzę, ludzie staną się bardziej nerwowi. Tak jakby mieli się dużo więcej poruszać się. Szybciej chodzić, tak? Szybciej chodzić, tak, więcej się poruszać. Też to nie zależy poruszać się. Mniej jeździć, więcej chodzić, szybciej chodzić, być bardziej aktywni. A czy to jest wyładowanie, które widzisz, czy to będzie wpływało na naszą elektronikę? Nie. Czyli Nie. elektronika, prąd i wszystko będzie działało To tak, jak wszystko działa. będzie działało tak, jak jest tak. To będzie tak jakby burza.
Aha, tak jakby burza, rozumiem. Tak, tak No jakby dobrze. burza. Jak to będzie wykorzystywany ten fakt przez polityków, przez rządzących, że kręcimy się, wiesz, no bo słońce będzie wstawało na zachodzie, jakby nie patrzeć. Fakt. Co nie będzie miało miejsca, nie będzie miało znaczenia, to będzie ominięte, pominięte, że takiego czegoś nie ma. Wszystko idzie tak, jak szło dalej. Rozumiem. A jak No. serwery, które działają na polu magnetycznym? Jak nasza Ziemia, jak w ogóle wszystko związane z polem magnetycznym, z grawitacją? To będzie przystosowane. W jaki sposób? Nie widzę. Może do tego zaraz dojdziemy, nie widzę w jaki sposób, ale to będzie wszystko przystosowane, to nie będzie miało wpływu na to. Rozumiem. Tak jakby ktoś się z tym liczył, jak to robili, tworzyli, jakby się ktoś z tym liczył, że takie coś ma być i to już jest przystosowane w tej chwili. Że to Popatrz będzie jakby bez teraz znaczenia. na linię czasową wstecz, od momentu tu i teraz wstecz. Czy W było już pewnym coś? momencie jest, widzę takie Aha, pik taki. do góry, tak, taki pik do góry. I było coś takiego już? Się zdarzyło? Było już. Jak to wyglądało wtedy? Co się wydarzyło? Coś się wydarzyło. W tej chwili mi ciężko powiedzieć, bo jeszcze do tego nie mogę dojść, nie mogę tego zobaczyć. Jak to się wydarzyło, tylko widzę piknięcie, że takie coś było, ale to też jakby nie miało wpływu. Ludzie tego Globalnie. globalnie nie ma wpływu, ludzie tego nie zobaczyli, nie odczuli. Okej, rozumiem. Czyli to się zdarzyło. I teraz zobacz, czy widzisz cykliczność, czyli czy widzisz odstęp czasu między tamtym pikiem, a tym, który widzisz w latach ziemskich? Duży. Duży odstęp. Duży odstęp, tak? Jest dość duży odstęp. Teraz popatrz na całą linię czasową Ziemi, czyli te miliardy lat, które. Już to widziałem, tak. To już były duże piknięcia, były małe piknięcia. Mniej więcej odstęp czasowy jest taki sam, tylko że jest duże piknięcie. Między jednym piknięciem a drugim było mniejsze piknięcie. Ale A takie coś już teraz było. jakie nas czeka? Jaki Duże. pik? Duży Duży. pik. Rozumiem. Dobra. Nasze czasy, idź bliżej naszej kuli ziemskiej, do naszej kuli ziemskiej w momencie, kiedy ten pik następuje. Pokazało mi się, że zatrzęsie nasza kulo, naszą ziemią. Tak jakby oprócz tych burzy miało całą ziemię zatrząść. Tak jakby trzęsienie ziemi, coś takiego. Intensywny wstrząs, odczuwalny. Dość odczuwalny, tak to ma być. Czy Ma będzie? być. Zobaczymy. Ma być. I teraz zobacz, jak w skali Richtera, nie? 6, 7. Czyli bardzo odczuwalnym. I zobacz teraz, czy ludzie będą wiedzieli, co się dzieje, czy wiesz, czy wspomoże to radio, telewizja, główne te wszystkie nurty. Czy nie? Nie, to będzie tak, jakby było po prostu trzęsienie. Jakby było trzęsienie, a to wszystko ma być ukryte, że nic się nie stało. Naturalne. Naturalne. Dobra. I teraz w czasie tego trzęsienia ziemi zobacz dokładnie. Jak zachowa się nasza elektronika? Jak zachowa się nasze prąd, wiesz, wszystko to, co my teraz wytworzyliśmy technologicznie? Tak jak mówię, to jest przystosowane do tego. To było robione z myślą o takich rzeczach, że takie coś ma być, będzie. To nie będzie miało wpływu. Nie będzie wpływu na to miało to, co, to nasze cofnięcie. I teraz zobacz sam moment zatrzymania kuli ziemskiej. Na czas ziemski, ile będzie trwało takie zatrzymanie? 3 dni, 5 dni, 10 dni? Z tego co widzę, to będzie szybko, jakby nie cały dzień. Dość szybkie. I ten promień, ta błyskawica, którą widziałaś na początku, jak uderzy, czy To to będzie będzie. parę, nie jedna. To będzie tak jakby duża burza. I czy to będzie powodowało napromieniowanie radioaktywne Ziemi takim tym pyłem kosmicznym? Coś będzie, bo to idzie z góry. To nie jest bezpośrednio w strefie ziemskiej, tylko to idzie z góry, to idzie wyżej, z jakiejś innej planety. Jak to wpłynie na ludzi, te napromieniowanie? Oh.
To wpływ będzie miało, tylko ciężko jest to pisać, jak będzie. Część ludzi zachowywała się tak, jakby chodziła w taki sposób. Zombie takie, O, wybite. dokładnie. Dokładnie wybite zombie, tak. Czy zaczną ich ciała chorować? Tak. Jaka to będzie choroba? Popromienna? Krwotoczna? Jakieś, nie wiem, gotowanie od środka? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ludzie będą wyglądali tak, jak z tego, co widzę, oczy podgrążone, czerwona twarz, tak jakby właśnie poparzone, coś popromienne, jakby było, tak. Popromienne coś. Tak, tak. Jak nazwą tą chorobę? Ciężko jest określić. Na to nie widzę jeszcze tego, jak to będzie nazwane. Ale to nie będzie miało nic z tym wspólnego. To będzie coś popromiennego. Nowego. Tak, coś nowego. Jak to wpłynie na wodę pitną? Nie będzie radioaktywna? Czy radioaktywna? Nie wiem, nie widzę tego, tylko że będzie, że zaczyna brakować wody. Oszczędzać wody, ludzie nie mają co pić, jakby zaczynało brakować wody. Coś z tą wodą będzie się działo. Woda będzie skażona po prostu po takim czymś. Tak, będzie skażona i będzie brakowało wody. Jak zwierzęta wodne i takie lądowe, jak one sobie poradzą? Część raczej wyginie z tego, bo ludzie są w tej chwili przygotowani, że brakuje wody, żeby oszczędzać. Tak jakby ktoś o tym wiedział, przygotowywał świat do tego, że takie coś ma być. Długo ma potrwać taki kryzys wodny? Kryzys wodny to jest uzależnione od człowieka. Aha, rozumiem. Czyli im bardziej się przyłożymy, tym mniej krótszy kryzys. Tak jest, tak. To wszystko człowieku jest uzależnione. A co z jedzeniem? Co z polami uprawnymi, które w razie co też mogą zostać napromieniowane? Już na to wpływu nie będziemy mieli. To już będzie się toczyło swoim życiem, jak do tej pory się toczy. A czy będzie problem też z jedzeniem? Czy będziemy jedli te napromieniowane rzeczy? Jedli. To nie będzie wyjścia. Każdy będzie musiał sadzić, a to jakby napromieniowanie zostanie ukryte. Nikt o tym nie będzie wiedział. Dużo ludzi będzie ginęło? Z tego, co widzę, nie. Nie. Każdy był przygotowany do tego pomału w jakiś sposób. Nikt o tym nie będzie wiedział. No, będą uprawy na polach. Jak i do tej pory wszystko będzie się działo. No i teraz zobacz, jak ta ziemia powoli ruszy w przeciwną stronę, nie? I teraz jeszcze raz jesteś tam blisko i teraz jeszcze raz oglądnij wszystko po kolei. Jak wychodzi ta ziemia, jak wychodzą, wiesz, ludzie, jak cała technologia, popatrz, bez zmian, bez niczego, ludzie, wiesz, jakby normalnie żyją, normalnie chodzą. Normalnie żyje, tylko jakby ziemia się zatrzyma i ma ruszyć w przeciwną stronę, to tak jak, to śmiesznie tak się ukazało, ale tak jakby ludzie się zachwieli i mieliby paść, tak jakby zaczęli delikatnie podbiegać, bo coś innego jest. Aha. No w taki sposób, takie to chwilowe jest. To tak, no tak, to jakby tak, w przeciwną stronę kółko się kręciło te tak pod nogami. Tak jest. I tak jak i zachwianie takie. Okej. Okay. Teraz co zobacz. Chodzi o technologię, o to wszystko, no. Tak? Co ma być z tym? Tak, tak. Nie, moim zdaniem to nie będzie miało wpływu na nic. I te wyładowania. Przygotowane. Wyładowania to jakby miało być. Ukryć to wszystko, że takie coś się wydarzyło. Po prostu, nie wiem, może cieplenie klimatu, będzie mówione, że, czy coś takiego, że te wyładowania, te trzęsienie, że to to wszystko spowodowało to, co akurat jest. Jakby miało ukryć to przeciwieństwo obrotu. No, rozumiem. No tak. Zobacz teraz, jak się rozwinie w związku z takim zamianą polityka, czy większa będzie jeszcze, wiesz, władza, bardziej no, takie silne totalitarne rządy, bo oni wiedzą więcej. Z
Z tego, co tutaj widzę, to rząd będzie działał jakby bardziej w ukryciu. Ciężko cokolwiek zobaczyć, ciężko do tego się dostać. W tej chwili wejść jest ciężko w to. To będzie jakoś bardziej ukryte wszystko. Rozumiem. Mhm. W taki sposób, bo ciężko jest, ciężko przejść przez to, tak jakby, jakby coś było postawione, żeby w to nie wyjść, nie zobaczyć. Aha, czyli tak. Wszystko jest poukrywane. Poukrywane, tak. Mhm. Okej. Okay. Teraz także ciężko dojść do rządu. Co w jakim państwie będzie, to jest jakby wszystko zasłonięte, cały rząd. Zobacz teraz satelity, jak będą działały satelity. Przecież jeżeli pójdzie, to wiesz, Ziemia się zatrzyma, pole grawitacyjne jakieś tam, nie znam się na tym, więc to musi... Satelity będą latały w tym samym miejscu, co były. Mhm. Bo są poza polem grawitacyjnym Ziemi. To nie będzie miało wpływu na satelity, na nic. Mhm. Okay. Także raczej telefony, nic z tego nie odczuję. Mhm. Że coś się zadziało. Po prostu będą nam się nadajniki przyłączały. Tak, tylko. Mhm, okej, okay, dobra. I teraz zobacz, jak widziałeś tą planetę, prawda? Tą, która wysyłała te sygnały, nie? No tak, wysoko, ciemno, czarno. I teraz, tak, i teraz zobacz tą planetę, nie podchodź do niej za blisko, tylko wyczytaj z pola, jaka rasa tam rządzi, kto tam jest? Więc jak podejść bliżej, to ona jest z dołu tylko czarna, z góry jest bardzo jasna. Mhm. Bardzo jasna, jakby nasze słońce jest żółte, tamta planeta jest bardziej biała, znaczy biała, kremowa. Mhm. Mhm. Także nie widać, kto tam jest, jaka rasa jest, bo to też jest bardzo jasne i ciepłe. Aha. Mhm. Jakby było inne słońce. A co się dzieje w tym czasie z naszym Słońcem? Nie, normalnie jest, tylko to jest osłonięte od dołu i z tego przychodzą jakby te na naszą Ziemię te wyładowania. Mhm. A jak to wpływa na Księżyc nasz? Księżyc z drugiej strony, to nie ma znaczenia. Mhm. Czyli Księżyc jak był, strony, to i będzie. Jak był, to i będzie, to nie ma znaczenia na nasz Księżyc. Mhm, okej. Okay. Nie ma nic wspólnego z tym. Mhm. Czy w związku z takim, dobra, zejdź bliżej Ziemi, czy w związku z tym właśnie, z tym wyładowaniem, z tym resetem i w ogóle, czy widzisz migrację ludzi z państw do państw? Tak, i to się zacznie w tym roku. Mhm. Jaki miesiąc widzisz? Lato. Mhm. Czerwiec, maj, czerwiec, lipiec. Ciepło już będzie. I czego będą ludzie szukali? Gdzie będą wyjeżdżali? Przed czym będą uciekali? Przed czym? To będzie, tak mi się wydaje, w ten sposób, że ludzie prawdopodobnie pojadą za pracą, nieświadomie, że uciekają przed czymś. Aha. Mhm. Bo to tak jakby teraz to wszystko jakby się wiązało jedno z drugim. Ciężkie mhm. czasy mamy. Mhm. Ludzie uciekną, będą wyjeżdżali do pracy, lepsze zarobki. Nieświadomie będą uciekali przed tym, co ma się stać. Przed tym, co ma być. Tak jakby w bezpieczniejsze rejony. Mhm. Mhm. Coś takiego. Okej. Okay. A z Polski to widziałeś na Polskę czy na inne państwa? Na inne państwa, do Polski też i do innych państw też. Aha, w ten sposób, czyli całkowita migracja teraz. Całkowita, tak. Różnie. Mm-hmm. Tak okay. Jakby nawet widzieć, jakby Anglia miała otworzyć się na imigrantów z powrotem. Mm-hmm. Czyli które państwo będzie najbardziej zagrożone? Tam widzieliśmy ten dół Ameryk, nie? Ale które? Jakie? Ameryka. Ameryka. Mhm. Tak, Ameryka. I teraz zobacz, jak to chce wykorzystać rząd? Jak to chce całe to zamieszanie z Ziemią, jeżeli do tego dojdzie, jak to chce wykorzystać rząd? Czy to już wcześniej robią ten kryzys globalny, już wcześniej robią te wszystkie... No tak, dlatego mówię, że to jest powiązane ze sobą. Mhm. Przed chwilą powiedziałem, że to powiązane te... Tak. Te choroby, to wszystko, to jest powiązane, to jest jakby przygotowanie na to ludzi już. Mhm. To wszystko się wiąże z tym.
I do czego chcą doprowadzić w związku z tym nasi rządzący? Zamiast pomóc i działać razem z ludźmi i w ogóle to wprowadzają już dużo wcześniej. To do czego oni chcą doprowadzić? Do zagłady ludzkości? Nie, nie, bo to bez sensu jest zagłada ludzkości, bo to nic im nie da. No właśnie. Do niewolnictwa? Niewolnictwo nie. To już nie te czasy na niewolnictwo, to jest bardziej, jakby to powiedzieć, no ja to widzę, ale coś jak w Korei Północnej mamy. Właśnie Aha, taki reżim zrobić. Reżim. Tak, reżim reżim zrobić, totalitarny. ludzi trzymać blisko sobie, zawierzenie, żeby byli. Do tego idzie bardziej taki reżim. W ten sposób. No dobrze. I teraz zobacz, ile cała akcja z tym zatrzymaniem ziemi, ruszeniem jej w przeciwną stronę ma trwać? Ja wiem, że zatrzymanie sam postój to około dnia mówiłeś, ale zobacz reszta. Do 5 dni wszystko. Z tego co widzę. A ile ma być takie uspokojenie się i wejście na nowe, dobre tory? Ile to zajmie? Ciężko jest określić. No, czyli nie widzisz tego ciężko, szybko. nie. Nie, ciężko jest takie coś określić. To też jest jakby wstrzymane, tak jak z rządem jest wstrzymane. Tylko, że to, no to wszystko jest powiązane sobą od paru lat już. Jakby to jest było przygotowane na to. Przygotowania do tego szły. A czy to widzisz, że ten reset 24 zacznie się w 23, tak? Raczej tak. Raczej tak. Tak. Tak, bo tam mówiłeś, że to już w tym roku maj, czerwiec. No dobra. Tak. No dobra. Chyba wiemy wszystko. W takim razie, czy coś tam jeszcze do ciebie przychodzi? Nie. Nie. Okej, dobra. Rozłącz się. Wróć sam do siebie.